Słowo Boże mówi wyraźnie, że kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. Niestety są jednak ludzie, którzy nie chcą uznać prawdomówności Pana Jezusa i tak jak szatan mówił, czy rzeczywiście Bóg powiedział, tak samo oni mówią, czy rzeczywiście Jezus powiedział, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Czy rzeczywiście Jezus powiedział, tylko ja jestem droga, prawda i życie? Czy tylko Jezus jest drogą zbawienia i podważają na wzór diabelski wszystko, co powiedział Pan Jezus? Ale my nie dajmy się zwieść tego typu oszustom religijnym. Jeśli ktoś mówi, że można utracić zbawienie, jest to zawsze oszust religijny, z którym nie powinieneś mieć żadnego związku, jeśli zależy ci na dobru twojej duszy. Trzymaj się jak najdalej od tego typu złych ludzi, którzy łaskę Pana obracają w rozpustę poprzez takie fałszywe nauczanie. I drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział, 12 werset, mówi tak: jeśli cierpimy, z nim też królować będziemy, jeśli się go zapieramy, i on się nas zaprze, jeśli my nie wierzymy, on wiernym pozostaje, zaprzeć siebie samego nie może. Widzimy wyraźnie, to Słowo Boże potwierdza nam, że zbawienie jest nieutracalne, jest z łaski niezależnie od uczynków. Jeśli cierpimy, z nim też królować będziemy, jeśli my się go zaprzemy, on też się nas zaprze, jeśli nie wierzymy, on jednak pozostaje wierny, nie może zaprzeć się samego siebie. Zostało to przyjęte przez tych zwodzicieli, oszustów religijnych, którzy zaprzeczają nieutracalności zbawienia w ten sposób, że jeśli wierzący zaprze się Pana, Pan zaprze się go i zostanie odrzucony przed Bogiem, a tym samym utraci zbawienie. Jest to oszustwo szyte grubymi nićmi, bo werset 13 mówi, że jeśli my nie wierzymy, on wiernym pozostaje, zaprzeć siebie samego nie może. Czyli wystarczy przeczytać werset dalej, aby zobaczyć, jak krótkie nogi ma to oszustwo i to kłamstwo. Kłamstwo ma zawsze krótkie nogi i szerokie kieszenie, żeby wziąć twoje pieniądze. Kontekstem tego wersetu jest tutaj starszy robotnik, jakim jest apostoł Paweł, zachęcający młodszego robotnika, czyli Tymoteusza, na ścieżce służby. W tych wersetach apostoł Paweł przedstawił niezawodne działanie rządów Bożych, aby zachęcić Tymoteusza do dalszego podążania ścieżką służby. Byłoby to wielką zachętą dla Tymoteusza, ponieważ był człowiekiem oddanym i podobnie myślącym jak apostoł Paweł w służbie dla Pana, o czym czytać mogliśmy między innymi w liście do Filipian, drugi rozdział, werset 20. List do Filipian 2:20. Albowiem nie mam nikogo równie myślącego, który by się szczerze troszczył o was, bo wszyscy szukają swego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa. W tych fragmentach słowa my, nas odnoszą się do wszystkich wyznających chrześcijaństwo. Te wspaniałe zasady mogą dotyczyć zarówno prawdziwie wierzącego, jak i fałszywego wyznawcę. Tak jak będzie wynagrodzenie i nagroda dla tego, kto działa dla Boga w czasie nieobecności Chrystusa, tak będzie dezaprobata i kara dla niewiernych. Najpełniejszym sensem zaparcia się Pana byłoby odstępstwo. Gdyby zwykły wyznawca wyparł się go, oznaczałoby to całkowite wyrzeczenie się go. Paweł apostoł nie mówił, że prawdziwy wierzący kiedykolwiek porzuci Pana. Mówił jedynie o zasadzie rządów Bożych w jej abstrakcyjnej formie, która ma szerokie zastosowanie do wszystkich, którzy składają wyznanie przynależności do Boga. Czyli chodzi
zarówno o tych, którzy są prawdziwie wierzący, jak i tych, którzy jedynie są wyznawcami, wyznają, że są chrześcijanami, choć wewnętrznie nie wierzą, nie uznają Jezusa Chrystusa jako swojego jedynego Zbawiciela, któremu mogą zaufać. Więc jeśli nie masz pewności, że dzisiaj, gdybyś dzisiaj umarł, to poszedłbyś do nieba, na które nie zasłużyłeś, to znaczy, że najprawdopodobniej poszedłbyś do piekła, na które zasłużyłeś. Jeśli nie jesteś pewien, że gdybyś dzisiaj umarł, to poszedłbyś do nieba, na które nie zasłużyłeś, to jest duże ryzyko, że pójdziesz do piekła, na które zasłużyłeś. Dlatego, jeśli nie masz pewności, to uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Bo apostołowie wyraźnie uczyli, że wystarczy uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa, aby być zbawionym. Apostoł Paweł w odpowiedzi na pytanie, co mam czynić, aby być zbawionym, odpowiedział: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Dlatego uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Raz na zawsze, nieutracalnie, bo zbawienie jest z łaski, niezależnie od uczynków.